Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Suwałkach można uznać, że rozpoczęto w piątkowy wieczór. Dokonano symbolicznego odsłonięcia zrekonstruowanej bramy wjazdowej do kompleksu pokoszarowego przy ulicy Pułaskiego i co koło pomnika generała Józefa Dwernickiego z wmurowaną weń tablicą pamiątkową. Było to dla Suwałczan wydarzenie wielkiej wagi, bo tradycje ułańskie są bliskie sercu każdego Suwałczanina. Uroczystość miała też specjalną oprawę. Do bramy koszar zajechali konno członkowie grupy rekonstrukcji historycznej garnizon Suwałki, ubrani w mundury ułanów grochowskich. W garnizonowych Suwałkach przed formacjami kawaleryjskimi stacjonowało około 10 tysięcy żołnierzy, ale niestety były to wojska rosyjskie. Kompleks koszarowy przy obecnej ulicy Pułaskiego powstał na przełomie XIX i XX wieku. Po odzyskaniu niepodległości stacjonowały tu oddziały polskich ułanów, o czym przypomniał w miniony piątek prezydent Suwałk. W okresie międzywojennym rozlokowano w naszym mieście kilka pułków kawalerii. Pojawiła się inicjatywa ze strony właśnie miłośników historii żołnierza suwalskiego. Pan Stanisław Łobacz złożył taki wniosek do budżetu obywatelskiego, który spotkał się naprawdę z dużym poparciem ze strony mieszkańców naszego miasta. Ten wniosek dotyczył rekonstrukcji pomnika, a w zasadzie cokołu, na którym stał generał Józef Dwernicki i tutaj tej bramy wjazdowej do drugiego pułku ułanów grochowskich. Ten pułk stacjonował tutaj. Inwestycja wykonana została za ponad 100 tysięcy złotych ze środków budżetu obywatelskiego. Zagłosowało na nią aż 1000 osób. Pierwotnie na bramie wjazdowej do koszar posadowione były dwa orły. Ich rekonstrukcja wykonana będzie prawdopodobnie już w przyszłym roku. Myśl się zrodziła wśród filatelistów i numizmatyków suwalskich, natomiast Suwalska Rada Seniorów nas wsparła. Z kolei pomnik Dwernickiego, dłuta Jakuba Juszczyka, który znajdował się na cokole w okresie międzywojennym, zniszczony został przez hitlerowców. Renowacja cokołu i jego symboliczne odsłonięcie to szczególnie wzruszający moment dla Bożeny Namiotko, wnuczki Bartłomieja Lewandowskiego, kawalerzysty drugiego pułku ułanów grochowskich. W okresie międzywojennym to miejsce dla mieszkańców i rodzin kawalerzystów było szczególne. Przy pomniku wielu z nich robiło sobie pamiątkowe zdjęcia. Na tym cokole stała moja babcia, czyli ułana grochowskiego żona, który się urodził w 1901 roku i tutaj stacjonowały te wojska i on tutaj, prawda, był tym ułanem, miał swego konia. Już w tej chwili to nie pamiętam. Mamy nawet oryginalne zdjęcia. I to właśnie jest takie zdjęcie w albumie, że na tych cokołach stały żony oficerów i podoficerów, takie panie. Więc ja sobie też pozwoliłam dzisiaj stanąć i przypomnieć, jak to w kapelusiku, tak specjalnie włożyłam taki kapelusik. Piękna sprawa. Osobiście dla mnie tak, w głębi serca.